Ja mam drugie kolano przecież. Słabsze. Nie, no drugie kolano, bo no, przez to, że 22 lata na jednym kolanie mam drugie kolano, nie? A. No gdzieś 5 tysięcy prawie rocznie musi wyjść. No. W sensie, że one nie są już teraz takie równo silne. Nie, no silne są, obydwa. Okay. Tylko, że mam drugie kolano przez to, że mam tą guzowatość, wyszła mi guzowatość. No gdzieś są takie, to można powiedzieć... Pokaż jeszcze raz, gdzie to widać. No tu masz drugie kolano. A, teraz widzę. Dlatego nie każdy klęcznik był, na każdym klęczniku mogłem klęczeć. Musiałem specjalnie sobie tam zawsze dorabiać dziurę w klęczniku, żeby te kolano mieć ten. To jest jakby efekt uboczny. Tak. A możemy to pokazać w programie? Możemy. Spektrum by Sportofino. To słuchajcie, to jest Spektrum by Sportofino, a to jest Tomek Kaczor, który jest medalistą olimpijskim, dwukrotnym, a dodatkowo właściwie trzeba zacząć od tego, że złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. Europejskich Igrzyskach Olimpijskich, tak. Okej, okay. No właśnie. I jeszcze Mistrzostwa Świata. Srebrny medal. Srebrny medal. Tak jest. W seniorach, a w juniorach wszystko, co było do wygrania, to wygrałem. To muszę uścisnąć rękę. No muszę po prostu. Dzięki. Tomek, dobrze, że jesteś. W Tomka życiu duże zmiany, o tym jeszcze też w tym odcinku będzie. Dobrze, że jesteście. Tomek, właśnie rozmawialiśmy o tym, że ta równowaga nie jest taka prosta w tym kanadyjkarstwie, bo rozwijasz bardziej jedną część, nie? Tak. Tego wszystkiego. Kanadyjka jest specyficznym sportem, to prawda. Jest to sport jednostronny, bo my klęczymy na jednym kolanie. I dlatego, tak jak pokazywałeś... Tak, generalnie tak jak pokazywałem... No ja mam akurat... Mi się objawiło to tym, że mam drugie kolano, ja się śmieję. Dużo osób tak ma? No trochę ludzi jest. Trochę ludzi jest. Ja z tym nigdy nic nie robiłem, ponieważ i tak by to wróciło. Kolega zoperował się, wyciął tą guzowatość i tak wróciła ta guzowatość z powrotem. No gdzieś te 5 tysięcy prawie kilometrów rocznie musi wyjść. No przez tyle lat, jeżeli się pływa, ja akurat 22 lata uprawiałem tą dyscyplinę, no to gdzieś to musiało no niestety wyjść. No. Można powiedzieć, że kajakarstwo wpływa na wszystko. Tak, kajakarstwo wpływa na wszystko. No plus jest też taki, że trener nas, że tak powiem, katował. To plus? Plus, no bo mamy proste kręgosłupy, nie jesteśmy skrzywieni, bo zawsze Kanadyjkarze są lekko. Kanadyjkarze zawsze są skrzywieni na jedną stronę. Aha, przeważnie aha. Na tą, którą wiosłują. No i to no tak. Szacunek, naprawdę. A powiedzmy, trener nas właśnie ganiał, żebyśmy... Dariusz Bresiński, tak. Trener klubowy i zawsze nas ganiał, żebyśmy wiosłowali na lądzie, żebyśmy wiosłowali na przeciwną stronę, żeby to wszystko wyrównać, nie? No, a trochę suchar, tak pływać na sucho w tą drugą stronę, nie? Suchar, nie było to suchar, może jakieś... No jest, no tak, ale generalnie i tak wyglądają też zresztą treningi zimą, że my wiosłujemy na sucho, jeżeli nie ma możliwości zejścia na wodę, a czasami się zdarza tak, że no nie ma, no bo jest taki okres. Że jest paskudnie zimno, że jest paskudnie zimno. Zresztą jak kończymy sezon, to jest gdzieś koło września. Zazwyczaj ostatni weekend sierpnia są Mistrzostwa Świata i wtedy już potem kończymy sezon. No ale teraz Federacja Międzynarodowa wymyśliła takie coś, żeby rozpowszechnić kajakarstwo na świecie, super puchary i organizują super puchary, zapraszając tych najlepszych zawodników na takie super puchary, no i kuszą nas pieniędzmi, no nie oszukujmy się, bo kajakarstwo nie jest dyscypliną jakąś bardzo medialną. No niestety. I nie idzie tam zarobić pieniędzy jak w lekkoatletyce, na meetingach czy na czymś. Dla nas jest to dodatkowe, można powiedzieć, dochód. Dodatkowa możliwość zarobku, dodatkowy dochód, więc tym nas kuszą i jeździmy po całym świecie. Ja akurat byłem w Rosji, na Syberii, w Bernaul. Tam był drugi Puchar Świata z tych takich proponowanych, a wcześniej właśnie byłem w Chinach na pierwszym takim pucharze. No i wtedy wam mówię, no skusili nas tym, że nie dość, że fajna wycieczka, bo w Chinach nigdy nie byłem. Wcześniej zresztą, potem na pewno będziemy o ten temat zahaczymy. Wcześniej nigdy w Chinach. W etapie trenerskim. W Chinach nie byłem, więc to była dla mnie przede wszystkim fajna wycieczka, bo oprócz tego, że sobie wystartowałem, mogłem pozwiedzać miasto, w którym byliśmy, chyba to był Lin, jak dobrze pamiętam, i potem jeszcze Szanghaj. Mieliśmy wycieczkę po Szanghaju.
i kolację w hotelu, na samej górze, którym się kręciła, restauracja się kręciła dookoła, nie? Także fajnie, no super. Tylko jak ktoś ma problemy z błędnikiem, no to mogło się to ciekawie skończyć, nie? Ciekawe, bo w twojej historii sportowej też są problemy z błędnikiem. Tak, tak. No i potem właśnie przemieszczyliśmy się do Rosji, to jest na Syberii Bernaul. No i tam znowu po raz pierwszy widziałem taką ilość ludzi. Tam naprawdę mogliśmy się poczuć jak celebryci. Wszędzie musieliśmy się przemieszczać z ochroną. Także no, to było coś innego, coś takiego no, fajnego. A z czego to wynikało? Że w innych częściach świata to jest bardziej zauważane? Powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem, z czego to wynika, bo na przykład... To byli statyści. Nie. To byli normalni ludzie, którzy przyszli nas oglądać. Oglądać. To tak było fajnie to, że tak powiem, rozreklamowane w tamtym mieście. My jesteśmy obaj z Poznania. Tutaj w Poznaniu często są zawody. No teraz był Puchar Świata w Poznaniu. Wiedziałeś o tym, że w weekend był Puchar Świata? No nie, bo nie było reklam. Nie, no jest to dobrze reklamowane. Ja nawet byłem załamany, że nie było transmisji na TVP Sport z Pucharu Świata. To jest słabe. Tu mam żal też do naszego miasta, wiesz, że po prostu jakoś nie próbują tego sprzedać. Ja akurat może mieszkam niedaleko. Może nie tyle miasto, co związek. Dobra, związek. Niech będzie, że związek. No bo to miasto miastem, miasto udostępnia obiekty, ale za organizację odpowiada komitet organizacyjny. To nie jest zazwyczaj miasto, to są ludzie, którzy pracują przy kajakach. I to mimo tego, że prezes Wielkopolskiego Związku Kajakowego bardzo dba o wszystko i on załatwił chociaż w telewizji tu poznańskiej taką wstawki kroniki z każdego dnia, bo nawet tego miało nie być, więc no to jest bardzo ciężka praca, no trochę tutaj, znaczy organizację Pucharu Świata zleca się federacji zawsze danego kraju. No i wiemy, no widocznie musiała nawalić federacja, że nie porozmawiała z TVP, czy z Eurosportem, żeby była retransmisja. Był streaming w necie, no ale znowu to nie jest to samo, co można usiąść przed telewizorem i pooglądać, bo niektórzy kibice nie mają internetu. Pamiętam chociaż kiedyś. Dzisiaj każdy ma, ale nie mają tego, nie wiedzą jak śledzić. Nie przyjdzie im do głowy, żeby to oglądać. Dokładnie. Kiedyś byłem na wakacjach gdzieś za granicą w Europie i włączyłem tak od niechcenia telewizor, patrzę Eurosport, coś to jezioro wygląda znajomo. Później patrzę, że to właśnie Poznań-Malta i byłem totalnie zszokowany, że wiesz, takie duże zawody się dzieją, nie? Tak, no w tym roku był Puchar Świata organizowany. W zeszłym roku Poznań przechwycił Mistrzostwa Europy, ponieważ Niemcy, Duisburg chyba, tak, w zeszłym roku w Duisburgu miał być Mistrzostwa Europy, wycofały się przez pandemię z organizacji, więc Poznań szybko podłapał i w przeciągu tygodnia zorganizował Mistrzostwa Europy. To jest mistrzostwo. Tak, to jest mistrzostwo. To jest czapki z głów, że udało się tak to zorganizować, zapewnić, wiadomo, bo był bardzo duży reżim sanitarny, ogarnąć tak to wszystko, właśnie dzięki przy pomocy miasta, bo miasto też dużo pomogło, że zorganizowali to. Wiemy, że na przykład że w przyszłym roku będzie Puchar Świata i chyba za 2 lata mają być 2023 albo 2025. Skłaniam się przy 2025. Będą Mistrzostwa Świata organizowane w Poznaniu w kajakarstwie. Świetnie. Tak. No dobra, ale już bez ciebie. Tak, już beze mnie. Już zresztą ten Puchar Świata był beze mnie, który był w Poznaniu. Po raz pierwszy mogłem zacząć z tej drugiej strony. Śmiałem się, że czuję się staro. No właśnie. mimo jeszcze w miarę młodego wieku. 33 lata mamy obaj. Tak, tak. A no, jesteśmy... 8-9. Tak, 8-9. Mimo tego, że no, jestem jeszcze młodym facetem. 33 lata, tak jak powiedziałeś. Ja tak uważam, no, zdecydowanie. Jeszcze dopiero, czy skończę w sierpniu. Ale już mogłem poczuć się staro, czyli dostałem tą plakietkę z tym sławnym napisem VIP i zasiadłem z drugiej strony, także no coś, to jest coś innego. Wtedy człowiek dostrzega to, co zrobił w sporcie, bo trenując to nie jest zauważalne, bo my żyjemy chwilą. Osiągnąłem jakiś wynik, okej, osiągnąłem. I zaraz później. I schodząc z podium jest odcinka i dziękuję. No, trzeba walczyć o kolejne. Tak, przygotowuję się do kolejnego wyścigu, do kolejnych zawodów, do kolejnego wyścigu. No i wtedy właśnie mówię, człowiek tak sobie uświadamia, kurczę, co ja zrobiłem? Dopiero... Chociaż ten medal Mistrza Świata srebrny, no dla mnie chociaż, ale dla kogoś to jest wielkie wow. No właśnie.
mój kolega zresztą ostatnio powiedział, mówi, słuchaj, mówi, ja wiem, że ty tak średnio podchodzisz do tego, że nie udało ci się zdobyć medalu olimpijskiego, ale słuchaj, byłeś w tym takim gronie 200 osób, które mogły reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich. No. To też, i to nie jednokrotnie, tylko dwukrotnie. Mówi, to też jest wielkie coś, nie? Z prawie 40-milionowego kraju, nie? Jest dokładnie. Tylko 200 osób. No i wtedy człowiek sobie uświadamia, kurczę, chyba coś faktycznie fajnego osiągnąłem w tym sporcie. No. Jasne, że tak, Tomek. No to pogadajmy trochę o tym, że już nie jesteś zawodowym sportowcem. Dobrze. Dużo się zaczęło zmieniać w okolicach 2020, 2021? 2021, dokładnie. Po nieudanych kwalifikacjach w Szeged. Nie udało mi się wyawansować do finału na Pucharze Świata, więc jakby to były... No dla mnie zły dzień, bo gdybym awansował wtedy do finału, bym walczył o wyjazd na igrzyska z drugim zawodnikiem. No niestety ja trafiłem na gorszy półfinał, mi się nie udało. Mateusz trafił na słabszy troszeczkę półfinał, on wszedł i on zaczął... Konkurent był dość wymagający. Znaczy... Bezpośrednio w rywalizacji w to, że przegrał ze mną i to przegrał znacznie, więc według tego powinienem ja reprezentować Polskę, bo ja się obroniłem na kwalifikacjach w Polsce, no ale jeszcze był Wiktor, który wygrał wtedy kwalifikacje w Polsce, on jakby zrezygnował z ubrania udziału w jedynce, no i jakby według tego, co ostatnio rozmawiałem z dyrektorem Polskiego Związku Kajakowego, generalnie powinna sprawa zostać wyjaśniona. Czyli ja jakby temat jedynki zostaje zamknięty, ja reprezentuję Polskę i koniec. No tutaj poszło to dalej, zahaczyliśmy o te Puchary Świata. Ja wiadomo, miałem w głowie Igrzyska Olimpijskie, więc poszedłem z marszu na Puchary Świata. No nie udało się niestety, tak widocznie miało być. Nie pojechałem na Igrzyska, mimo że zrobiłem kwalifikację olimpijską, mimo że zdobyłem srebrny medal, mimo że wygrałem wtedy w tamtym czasie Puchar Świata. No nie udało się, no takie życie, no. No i coś się zmieniło, nie? To znaczy tak. Jakby jakaś taka przekładka w twojej głowie może przeskoczyła. Przeskoczyła. Rok walczyłem z tym. Wtedy uświadomiłem sobie, że doszedłem do ściany, że to już jest ten moment, w którym chyba już nie chcę tego robić. Może właśnie już twoje ciało mówiło, że już starczy, że już koniec. Znaczy generalnie i tak miałem zakończyć karierę po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Taki był plan. Plan był taki, żeby zakończyć zdobywając medal. No niestety to się nie udało. Wielu tak planuje, co? Generalnie wszyscy prawie sportowcy tak planują, żeby odejść właśnie... Niepokonanym. Tak. A jeszcze jakby się udał złoty medal, którego w polskich kajakach nie ma, bo przez bodajże 100 lat istnieje Polski Związek Kajakowy, nie udało się zdobyć nikomu złotego medalu. Najbliżej złotego medalu byli chłopacy Kanadyjkarze w 2000 roku. I to była jedyna taka szansa. No potem w Pekinie jeszcze kajakarki próbowały, też były dosyć bardzo blisko, ale no nie udało się, skończyło się srebrem, więc mamy srebrne, mamy brązowe, ale nie ma tego złotego medalu. I kropki nad i. Tej kropki nad i. Ten chyba, kto zdobędzie złoty medal w kajakach, chyba będzie Bogiem. No dobra, ale ten rok i ta przekładka, pomówmy chwilę o tym. No, zablokowało się coś. No, trochę się zablokowało. No zaczęliśmy trochę może... za bardzo kombinować. Bo już było dobrze. Tak. Co w zasadzie jest takim punktem, gdzie można być zadowolonym z siebie, no ale wiadomo, chce się, żeby było jeszcze bardziej, nie? Dokładnie. I zaczęliście mimo trochę tego, że byłem zdrowy, wszystkie sprawdziany, które na treningach robiliśmy, na wodzie, na siłowni, na biegach, pokazywały, że w jeszcze takiej dyspozycji nie byłem i to nawet zdobywając medal mistrza świata. Czyli forma życia, tak. Generalnie ta cała sytuacja zahacza o rok 2000. Tak, o rok 2000, gdy byliśmy we Włoszech i na jednym z treningów biegowych poślizgnąłem się i żeby się nie przewrócić, złapałem się drzewka. Ale w sensie 22 lata temu? W 2020. Zaczęło się to. I żeby się nie przewrócić, złapałem się drzewka. I szarpnięcie tego drzewka było na tyle mocne, że poczułem ukucie i ciepło w barku. Ale trenowałem z tym dalej. Myślałem, że przeciążyłem, że coś tam naderwę, że przeciążyłem, to okej. No i trenowałem z tym 3 miesiące. No i również wtedy była forma życiowa. Wyobraź sobie, że
wtedy trenowaliśmy w Licheniu później. W minusowych temperaturach ja pływałem prawie rekordowe czasy życiowe, które dopiero pływam w sezonie. No właśnie. Więc forma była naprawdę dobra, była wysoka, więc czekałem z utęsknieniem na sezon. Sezon odwołany, igrzyska odwołane, mistrzostwa Europy odwołane. Ale nie dawało mi spokoju to, że podczas wyciskania na siłowni ciężar mi opada na klatkę bezwładnie. Mhm. I że... Ale taki tradycyjny, jak jesteś na ławeczce... Tak, opadał mi. Po prostu 100 kilo zabijało mnie jak dziecko. Ale gdzie... tak jakby wręcz się przygniatał, że ktoś ci musiał pomóc. Tak, żeby... dokładnie tak. No ja wyciągałem kolegę, wyciągałem sztangę na ławeczce z koziołków i po prostu opadała mi bezczynnie, bo była niemoc w barku. No i czyli nie chodzi o mięśnie piersiowe, tylko gdzieś barki? Tak, i do tego stopnia, że nie mogłem spać w nocy. Zaczynałem się przebudzać, bo mi cierpnął mi prawy bark. No i się okazało po tym wszystkim, jak już poszła informacja, że odwołane igrzyska, odwołane wszystko, zrobiłem USG barku, no i się okazało, że stożek rotatora w 2/3 jest do wymiany. To jest to drzewko z 20 roku. Tak, ale i to było w poniedziałek. Dokładnie. Zadzwoniłem do kolegi z Warszawy, który z nami współpracował. Mówię, Dorian, słuchaj, jest taka i taka sytuacja. Przeczytałem mu wynik. Mówi, słuchaj, w piątek jesteś u mnie w Warszawie, załatwię ci Carolina Medical Center, bo my jako olimpijczycy podlegamy pod Carolina Medical Center. Mhm. Załatwię ci najlepszego lekarza, jaki jest. Przyjeżdżaj i zobaczymy, co się dzieje. No i przyjechałem do Warszawy. USG, rentgen, komputer. I się okazało, że nie jest to stożek rotatora, tylko mięsień nadgrzebieniowy zerwany w 100%. Jakby go nie było. I to już od pewnego czasu. I to tak. Ja wyobraź sobie, 3 miesiące z tym trenowałem. I pływałem rekordy życiowe. To jest najlepsze. No to i... znaczy, że ten ruch akurat w twoim sporcie nie miał takiego znaczenia? Nie. Generalnie ręce nam są w Kanadyjce po to, żeby tylko trzymać wiosło. U nas cała technika opiera się na nogach i na biodrach. Wbrew pozorom. Wbrew pozorom. Kajaki, wyobraź sobie, że też wszyscy myślą, że kajakarze wiosłują rękoma. No. Nie, tam wiosłują nogi. Bo mają podnóżek przy stopach, w który kopią i odpychają się. No i... A i z tego wychodzi cały ruch, który tak. Później przekładasz na wiosło. Tak, tak. A my znowu wiosłujemy na nogach, że idziemy tymi nogami do przodu, jakby wiosło wchodzi do wody i dociągamy jakby całe ciało nasze do tego wiosła. Wiosło jakby wchodzi, nie ruch ma być, jakby tak, to ciężko sobie tak wyobrazić. Że wiosło jakby w beton byś włożył, mhm. zastyga, a ty masz się dociągnąć do wiosła, nie? Całą siłą. To kompletnie coś innego niż myślałem. Więc generalnie kiedyś trener nam tłumaczył to na zasadzie tak, że dolna ręka jak sznurek, a górna jak drut. Mhm. Żeby się tylko oprzeć na wiośle. I tak to wygląda, tak to sobie można zobrazować. No i skończyło się tak, że w piątek te badania, w poniedziałek już leżałem na stole operacyjnym, operacja, rehabilitacja i wróciłem do siebie. To jest taki mięsień, który stosunkowo łatwo jest zreperować? Widocznie tak. Skończyło się 4 kotwicami i szyciem na zasadzie chińskiej nici. Więc, chińska nić, to znaczy... Wytłumacz mi to lekarz tak, że ja mówię właśnie, na zasadzie chińskiej nici, o co chodzi? Jak się będzie nadrywało, to się ma zakleszczyć, żeby się nie zerwał. Czyli, tam jest czyli masz jakąś tam sztuczną część dołączoną? Znaczy mam 4 kotwice. Okay. I to jest jakoś tak zszyte na zasadzie chińskiej tej nici, czy tamten, że jakby się coś działo, to się zakleszczy, po prostu, żeby się nie zerwało. Nie wiem, czarna magia dla mnie, ale okej. Przyniosło zamierzony efekt, wróciłem. Po rehabilitacji po wszystkim wróciłem. Doszedłem do formy życiowej, można powiedzieć lepszej niż tej, która była. No ale zaczęliśmy też właśnie troszkę niepotrzebnie kombinować. Pogubiłem technikę wiosłowania. Jeden, można powiedzieć, aspekt w wiosłowaniu wpływał na to, że łódka zamiast przesuwać się tak, jak się przesuwała, ja, że tak powiem, w żargonie naszym kajakowym, waliłem w tą wodę wiosłem i stałem w miejscu.
Czyli jakoś nie udawało się właśnie tej siły przełożyć na tak, wiosło. Mimo tego, że bardzo dużo kilometrów na wodzie przepłynęliśmy, więc jakby całą siłę, którą wypracowałem zimą, wypływałem. No ale gdzieś był ten moment taki, że na 100 metrów tego nie było widać, bo super łódka pływała na 100 metrów, a to było widać na dłuższych dystansach. Nie potrafię tego przełożyć, nie? No i skończyło się to właśnie tym, że nie pojechałem na igrzyska. Wydaje mi się, że w historii Tigera Woodsa jest taki moment, że on jednej rzeczy, którą zawsze potrafił robić, nagle nie potrafi. Ale to jest standard, to jest bardzo często w wioślarstwie tak samo. I coś, z czego nawet słyniesz, że to masz najmocniejsze, tak, nagle to traci. Tak, jest tak. Nawet w wioślarstwie jest takie, były takie przypadki, że nagle zawodnicy zapominali wiosłować. Także to ciężkie to jest w ogóle do wytłumaczenia. Ja wydaje mi się, że to jest mega psychologiczne, nie? Że tak, to się ale, ale pracowałem z psychologiem, byłem zresztą wioślarką, Magdaleną Kemic. Także wszystko było, głowa była, wszystko właśnie było okej. Okay. Mhm. Ja miałem właśnie zawsze w drugą stronę. Ja się za bardzo nakręcałem. I nie, że za bardzo ci zależało? Tak. I jak odpuściłem, czyli... jak to się mówi, mniej, a będzie ci dane, no. Wtedy się otworzyłem. Udało ci się osiągnąć ten stan? Tak, i wyobraź sobie, że tak jak każdy z nas słucha muzyki takiej przed startem, przed czymś, co robi, na mnie działało to odwrotnie. Ja musiałem słuchać muzyki takiej, jakby, można powiedzieć, poważnej. Ej, takiej uspokajającej. Tak. I mieliśmy nawet takie moje małe coś, że Magda... To twoja specjalność. Moja specjalność. Magda bardzo chciała, żebym ja to nagrał i że mam to słuchać przed startem, ale ja nienawidzę swojego głosu. Więc mówię, nie, Magda, nagraj to ty, a ja to sobie wprowadzę, ale nagraj i po takie po prostu afirmacje. Wybrałem muzykę. Magda zresztą wybrała cały tekst, ułożyła, ja wybrałem muzykę i to przed startem słuchałem, przed samym zejściem na start słuchałem i to mnie jeszcze dodatkowo motywowało, ale również rozluźniało, więc to właśnie przynosiło zamierzony efekt. Ja stałem na starcie i sobie mówiłem po prostu, no okej, to będzie mój bieg. Ale to był sposób na powrót do tego, żeby znowu umieć właściwie operować wiosłem? Tak, to był taki moment, zresztą wróćmy jeszcze do czasów takich, dużo, dużo wcześniej. Ja zaczynam mieć, miałem moment taki, że zaczynam mieć momenty depresji. No, już przejawiałeś. Tak. A wyszło to wtedy, gdy przeczytałem artykuł Justyny Kowalczyk. Kiedy ona udzieliła tego słynnego wywiadu. Dokładnie. To było zaraz chyba po igrzyskach, gdzie ona zdobyła złoty medal. Mhm. Ona wtedy chyba dziecko straciła. To też dotyczyło poronienia. Tak. I to mi dało dużo do myślenia. Potem wpadł mi w rękę artykuł Magdaleny Kozłowskiej-Fularczyk, złotej medalistki olimpijskiej z Rio, że też przechodziła depresję i zauważyłem, że mam podobne objawy. Mhm. Więc... nie wiem, czy natrafiłeś, był taki znany koszykarz z NBA, który wrzucił kiedyś takiego słynnego tweeta: "This depression gets the best of me", czy coś w tym stylu. Więc jakby nie wprost, ale przyznał właśnie, że ma depresję i że ona z niego wyciąga jak gdyby takie... Tak, no teraz na przykład Agnieszka Kobuz-Zawojska się otworzyła, że to, że wystartowała na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, to jest cud, bo również miała depresję, współpracowała z psychiatrą, z psychologiem. I to jest najgorsze, wiesz co, że my sportowcy nie możemy o tym mówić, my się boimy o tym mówić. A to coraz więcej sportowców to ma. Mhm. Ale nie możemy, czy po prostu się boimy? My zawsze sportowcy musimy być herosami. No nie pozwalacie sobie na chwilę bycia człowiekiem. Dokładnie, nie? Tak. A my jesteśmy zwykłymi ludźmi, no, po prostu. Dokładnie. Nie? I to jest najgorsze, że przepraszam, że to powiem, ale taki Kowalski siedzący przed telewizorem, on tego nie widzi, z czym my się zmagamy. On widzi efekt końcowy. I czasami my też chcemy jechać. My jedziemy na igrzyska, czy tam na Mistrzostwa Świata, bo my chcemy zdobyć medal. A czasami się nam po prostu nie uda, bo nie ma dnia, bo nie wiem, złapało na nie wiem, że tak powiem brzydko, sraczka. No tak, jest w tym jeszcze sporo loterii. I za chwilę dostajemy... Nieprzespana noc. Dokładnie. I za chwilę dostajemy wiadro pomyj na głowę. Mm. No i właśnie dlatego sportowcy nie chcą chyba o tym mówić, bo to jest chyba za prywatna sprawa.
A nie potrzebne, dlatego, bo, że bo warto też... chyba naświetlić ten temat, bo to też zaczyna dotykać dzieciaki. Bardzo. Bardzo, to znaczy teraz depresja dzieci, zwłaszcza w tych czasach około covidowych, gdzie jest ta nauka zdalna i gdzie jest coraz trudniej o takie prawdziwe, wiesz, głębsze relacje społeczne, to jest dokładnie. Na pewno trudne. A jeszcze jest ten element, że my mężczyźni mamy coś takiego, no, że musimy być silni, prawda? Jesteśmy, tak często byliśmy wychowywani, że, tak. że faceci nie płaczą i tak dalej. No i chociaż wtedy... powiem ci, że jestem typem faceta, który płacze. No, myślę, że... Wzruszam się. No, na filmie. Naprawdę. Moja żona właśnie do mnie nieraz siedzimy, oglądamy i patrzy na mnie. Ja że tak, ty pierwszy, nie? A ty co? Ja mówię, no wzruszyłem się. No to, ale powiem ci, że zauważyłem to, bardziej zacząłem się zresztą wzruszać, jak mam dzieci. Mhm. Wcześniej może też nie zauważyłem niektórych spraw, ale odkąd mam dzieci, coraz więcej rzeczy mnie dotyka. A jak już w ogóle dzieje się krzywda dziecka, dzieciom, to w ogóle. Nie? Ja nie potrafię zrozumieć niektórych właśnie takich sytuacji. Poza tym dzieci może też otwierają na emocje, bo one jeszcze nie dostały tego komunikatu, że nie mogą, nie? Tak. No ja kocham moją mamę, kochałem mojego tatę, ale moi rodzice raczej byli skryci uczuciowo i mnie nauczyła okazywać zresztą uczucia moja żona, bo ja tego z domu tak nie odnosiłem, bo mówię, no to moi rodzice byli... Wielka jest zasługa w ogóle. Byli bardzo właśnie skryci, chociaż ojciec mi miesiąc przed śmiercią powiedział kilka zdań takich, co mnie rozwaliło na łopatki. W życiu się nie spodziewałem i one utknęły w mojej głowie i one cały czas gdzieś tam czasami dudnią bardzo mocno. One jakoś są wsparciem dzisiaj dla ciebie? Bardzo dużym wsparciem. Dobrze, że to powiedział. Wyobraź sobie, że nie usłyszałem nigdy z ust mojego taty czegoś takiego miłego, a właśnie ja nie wiedziałem, bo mój tata zmarł zresztą nagle. Ja rano pojechałem na obóz, odebrałem go ze szpitala, pojechałem na obóz, a po 12 w nocy dostałem telefon, że tata nie żyje. To było nagle, to się wszystko działo. I miesiąc, wyobraź sobie, przed śmiercią do mnie powiedział, mówi, wiesz co, jestem z ciebie dumny. Ja cię bardzo kocham, więc te słowa mi tak utkwiły w mojej głowie, że ja teraz staram się po prostu przelewać to wszystko na moje dzieci i mówić im to, że ja was kocham, że jestem z was dumny. Nie wiem, zrobił coś, nie wiem, narysował coś, chociaż wygląda to czasami komicznie, ale słuchaj, jestem z ciebie dumny, no fajnie to wygląda. Też mam, łapię się na tym, że mam takie zaleciałości, że twarda skóra i moja żona czasami do mnie mówi, mógłbyś żyć troszeczkę inny, bardziej łagodniejszy, ale no dwóch chłopaków, rok po roku. To jest co robić, to jest szkoła życia. Ale na pewno już twoje podejście będzie trochę inne niż twojego taty. Jest zupełnie, tak, tak. No ale też sport zupełnie dużo zmienił i uczy też dużo w życiu. Ja wierzę w marchewkę, w kij nie wierzę. Uważam, że takie pozytywne wzmocnienia są dobre. Zresztą te afirmacje, o których mówiłeś, te przed wyścigami, przed twoimi startami, myślę, że też mogły sporo dać. A to świetnie, że akurat ty jako facet też o tym mówisz, bo myślę, że jeszcze wielu twoich kumpli po fachu mogłoby tak zareagować trochę z niedowierzaniem, czy to coś w ogóle daje. A w głowie ty jest ten sport, myślę, nie? No mega jest w głowie. No w mojej głowie... Cały czas jest, nie oszukujmy się, mimo tego, że nie robię już tego, troszkę moje życie inaczej się potoczyło, w innym kierunku, zupełnie innym niż bym się spodziewał, jednak chciałbym zostać przy sporcie, może nie jako trener, bo wiem, że może nie mam do końca takich predyspozycji, bo pochodzę z ciężkich rąk. Moi trenerzy, którzy byli przez całe moje życie, no byli takimi twardzielami dokładnie. I dla mnie nie ma rzeczy, nie mogę, nie potrafię, nie wiem, to nie mój dzień, nie mam czegoś takiego, bo ja wiem, że człowiek może, tylko wystarczy chcieć, no i nie chcę. Zresztą moja... A wiesz, jaki jest problem? Przed nagraniem zresztą ci powiedziałem, jakim byłem trenerem dla mojej siostry, która by skończyła w karetce pogotowia, bo by chciała, żebym jej pomagał schudnąć. Miała tylko zrzucić kilka kilogramów. Tak, i poszła biegać ze mną nad Maltę. A ty ją wziąłeś na trening dla Navy Seals. Tak, i 36 minut na kółko wkoło Malty dla kogoś, który pierwszy raz założył buty do biegania, no to no. To jest według mnie no, bardzo dobry czas, nie? No także... No nie potrafię być, no. Ciekawe, czy w takim razie w ogóle dopuszczasz taką myśl, że czasami nie zrobić treningu jest lepiej niż go zrobić na siłę. Ale wiesz, że musiałem się tego nauczyć? Musiałem się tego nauczyć i wyobraź sobie, że nauczyłem się tego dopiero teraz.
kiedy już nie trenuję. Kiedy widzę, że po prostu idę na trening, bo mam ochotę zrobić trening i teraz bardzo chciałem, bo odkąd skończyłem jakby z profesjonalnym sportem, to było w zeszłym roku, no moja waga poszła momentalnie do góry. I to tak bardzo. Prawie 20 kilo. Bo jadłeś tyle samo, ale przestałeś ćwiczyć tyle samo. Tak, prawie 20 kilo na plusie, czyli teraz już nie, ale wyobraź sobie, że ważyłem 110 kilo. Przy wzroście, no jestem dosyć wysoki. 184, więc 110 kilo, nie było aż tak tego widać, ale było niestety widać. Ja mam zresztą predyspozycje takie, że jak idzie, to idzie w nogi. Jak to się mówi, endomorfik? Co to jest? Jest taki, bo jest chyba egzomorfik i endomorfik, typ budowy. Są tacy, którzy nie obrastają tak mięśniami łatwo, muszą bardzo to wszystko... No to ja mam to właśnie, no ja muszę wypracować. Aha, ty musisz wypracować. Tak. Za to tłuszczek szybko zawita, tak? No, bardzo, bardzo. Po nagraniu pokażę ci zresztą zdjęcie ze stycznia, a jak teraz wygląda. Nie, no teraz udało się 12,5 zejść w dół. A możemy także w programie pokazać, porównać, jak to wyglądało na tych różnych etapach? Możemy, jasne, możemy pokazać. Nie wiem, czy teraz, czy później. Nie, to później, jak będziemy montować, okay, to możemy, więc jest duża różnica. No 12,5 poszło w dół, nie? Także, ale właśnie zauważyłem to teraz, mówię, po tym wszystkim, bo się zacząłem katować. 2 treningi dziennie. W pracy biegałem po 10 do 15 kilometrów. Bo no ty masz akurat taką pracę. Tak, jestem zawodowym żołnierzem. Od marca tego roku zostałem zawodowym żołnierzem. Jak się przedstawiasz zawodowo? Jakbyś miał tak zasalutować, to jak to wtedy mówisz? Szeregowy kaczor. No. Tak, poszedłem od tego. Tak, poszedłem zgodnie, tak jak powinno się iść od tego od najniższego stopnia. Nawet dla olimpijczyków. Nawet dla olimpijczyków, to żadna ujma zresztą, więc, więc fajnie. I na jednostce mamy takie czas, że mamy czas dla siebie, żeby przeznaczyć tam 2 godziny na sport. Ja akurat chodziłem biegać, ponieważ zawsze było moje marzenie mieć siłownię w domu. Spełniłem je, mam siłownię w domu, można powiedzieć nawet nieźle wyposażoną, bo mam bieżnię, rower powietrzny, rower spinningowy, mam bramę, mam 200 kilo ciężaru, mam sztangę olimpijską. Wolne ciężary? No 200 kilo mam wolnych ciężarów. A 200 kilo łącznie? Tak, łącznie. Plus bramę przykręconą do sufitu, wyciąg górny, wyciąg dolny, czyli generalnie wszystko mam. Mam hantelki, mam sztangi takie pojedyncze, więc generalnie wyposażyłem sobie siłownię tak jak chciałem. I biegałem 10-15 kilometrów na jednostce, przychodziłem do domu, dzieciaki wieczorem, żona do pracy, ja dzieciaki wykąpałem, czy tam żona ich zdążyła jeszcze ogarnąć przed pójściem do pracy, kolacja, mycie, spanie. Moim na przykład, i to mi się sprawdza, odkąd oni się urodzili, takim patentem jest muzyka relaksacyjna do snu. O. I jak wjeżdża muzyka relaksacyjna, wyobraź sobie, 15 minut dzieci nie ma. A, to właśnie w ten sposób je usypiasz. Tak, od samego początku. I moja żona zawsze się dziwiła, jak ty to robisz? Albo kiedyś zanim nie byłem w wojsku, po wojskowemu, od 10 do... A są w stanie w ogóle bez tego teraz zasnąć? Nie. Ja, bo czasami robimy błąd, wiadomo, jak każdy z nas z rodziców, że jeszcze dobra, to obejrzy bajkę i pójdziesz spać. No nie, bo to jest bajka i dziecko się rozbudza. No bajka bardzo rozbudza, bo pobudza te wszystkie zmysły. Tak, no ale muzyka relaksacyjna i wyobraź sobie, że usypiają. Oprócz tego jeszcze jest tak, że czytam bajki dzieciom. Już wszystkie mamy zresztą przeczytane, oni już znają na pamięć, więc z neta szukam i czytam na telefonie im jakieś bajki. To by tu nowego. Czy nawet legendy. Ostatnio chcieli, żebym przeczytał im legendę o koziołkach poznańskich, czy o smoku wawelskim. Fajnie. Czytam o ostatnią w ogóle legendą, jaką czytałem, to było o białej damie w Kurniku, bo byliśmy w Kurniku i im opowiadałem, że tu taka jest pani, taka biała dama, że ona straszy. Tata, to przeczytaj nam wieczorem. No i czytałem im legendę o białej damie. Jak to, sam zresztą nie wiedziałem, ale to poznałem tą legendę. No i oprócz tego na Spotify leci w tle muzyka relaksacyjna, no i dzieci nie ma. Dosłownie nawet nie do połowy książki czy strony i dzieci nie ma. A jeszcze wcześniej tak jak mnie bardziej, tak czasami przegieli, no, że tak powiem, to było po wojskowemu od 10 do 0 i wiedzieli, że i powiem szczerze, że to był absurd. Żona mówi,
o co tu chodzi? Dochodziłem do zera, dzieci spały. Boże święty. Bo było powiedziane, że tak, mają spać. Że mają spać i koniec. I ja na przykład nie mam, moja żona ma czasami problem, że, a bo jak to mama? Mamę idzie urobić i czasami 21, do koło 22 czasami ją tak potrafią urobić, że jeszcze nie śpią. Na z tatą jest niestety po wojskowemu 20 do spania, 20:30, no to już tak naprawdę to i już śpią. I wtedy ja im tłumaczę, zresztą chłopaki, wieczór jest dla mnie, a nie dla was. W ciągu dnia jesteśmy dla was, ale wieczór jest dla rodziców. My też chcemy odpocząć od was i wy macie już spać. Ja zresztą mam dwójkę... I to jak uczciwy komunikat. Tak, mam dwójkę chłopców i wyobraź sobie, że jest taka różnica, że starszy codziennie z zegarkiem w ręku po 6:00, ja wychodzę do pracy tam chwilę po 6:00, 20 po 6:00 wyjeżdżam do pracy, a on już siedzi. A starszy o 10:00 możesz wołami wyciągnąć z łóżka i nie ma opcji. Czyli to też pokazuje, że pewne takie cechy mamy bardziej zakodowane genetycznie i po prostu jeden jest taki, drugi jest taki. Tak, tak. No i na przykład młodszy jest taki, że potraficie tak urobić, że nawet mnie ostatnio wyobraź sobie, by była sytuacja taka, że coś tam przegiął, nie chciał sprzątać pokoju i opierniczyłem go, przyznam się. Posprzątał ten pokój, a bo zrobili sobie salon piękności w młodszego pokoju. Wszystkie kosmetyki mojej żony i wszystkie mi się były wymalowane, bo oni się bawią w fryzjera. No i potem trzeba to posprzątać, a oni są niestety starszy nie, ale młodszy jest bardzo ciężki do sprzątania, więc jak ja idę do niego, po niego do przedszkola i widzę, że on się w tym momencie czymś bawi i ma posprzątać, to 20 minut jak nic będę siedział. I dostał lekki tam okrzan, po czym przychodzi z koroną, bo ma taką plastikową koronę, zakłada, ja leżałem w sypialni, założył mi na głowę, mówi, tato, bo ty jesteś królem tego domu. Mogę się przytulić, ja mówię, no chodź. No także no. Czyli sposoby działają. Tak. Powiedz teraz, zdecydowałeś się na wojsko. Tak. Dlaczego? Czy generalnie powiem ci szczerze, ja od 6 lat się próbowałem dostać do wojska, ale przez to, że jestem kajakarzem, a nie ma wojskowych mistrzostw świata czy wojskowych igrzysk, zawsze słyszałem, że nie. Że nie ma dla nas etatu, nawet w tej sekcji sportowej, że nie ma dla nas etatu. Ja znowu nie chciałem się rozstawać z Poznaniem, bo jest to moje rodzinne miasto. Generalnie dużo pomagał nam Urząd Miasta, jeżeli chodzi o stypendia, o wszystko, więc tu też ukłon w ich stronę. Od samego początku jestem w Warcie Poznań, czyli no 22 lata. No i nie chciałem zmieniać, chociaż ludzie czasami mają inaczej, że po prostu nie przywiązują uwagi do miasta, do klubu. Ja jakby wziąłem ślub z miastem. Jesteś lojalny. Tak, z klubem. I nie chciałem. No może jakbym poszedł do Zawiszy Bydgoszcz, może by się coś udało, ale to też nie do końca, bo były przypadki, że zawodnicy szli do Zawiszy Bydgoszcz, obiecywali im etaty w wojsku, a nie dostawali tych etatów. Nie? No i jeżeli ja miałbym takie coś, no to, a nie miałem nic pewnego, no to nie chciałem ryzykować. Wolałem, tu miałem dobrze, tu mi dobrze było, więc po co to zmieniać? No ale przez to, że odszedłem, można powiedzieć, na emeryturę, ścieżki się potwierały, no i dlaczego nie skorzystać? Czyli teraz jesteś już żołnierzem na pełen etat. Tak, żołnierzem na pełen etat. W marcu byłem kontraktowym, ale niestety już, niestety to się okaże, nie ma służby kontraktowej, jest służba stała i no jestem już żołnierzem. Zakręciłem się, ale od marca jestem zawodowym żołnierzem. I to doświadczenie sportowe jakoś ci się przydaje w pracy? Dyscyplina, czyli się przydaje, bo jednak w sporcie na tym etapie, na którym ja byłem, czy tym sporcie profesjonalnym, no trzeba być zdyscyplinowanym, no i w wojsku jest to samo, no dyscyplina ponad wszystko, czyli się przydaje. No i też testy sprawnościowe, no ja dopiero będę podchodził w czerwcu, bo po 2 latach wraca w WF, żeby zaliczyć, bo przez pandemię był odwołany. No teraz po 2 latach to wróciło, no i zobaczymy jak na WF-ie. Myślę, że zaliczysz ten WF. Też tak myślę, tylko zaliczyć z tym nie będzie problemu. Tylko wiesz, ambicje sportowca się włączają. No, musisz być pierwszy. No właśnie. A trochę nagrzebałem sobie z łydkami, mam lekkie zapalenie mięśnia brzuchatego. Tak jakoś tam. Chyba jest taki mięśnie. Od treningów już tak osobistych, prywatnych? Wiesz co, przez to, że... No, my cały dzień spędzamy
wysokich butach na dosyć twardej podeszwie. Dla mnie to była nowość, bo ja nigdy w takich butach nie chodziłem. Dodatkowo wziąłem na jednostkę inne buty do biegania niż zawsze biegałem, bo zawsze biegałem w Asicsach. Teraz wziąłem New Balance'y. No. Te butsy i inaczej zupełnie mi się stopa zaczęła układać. No i wiesz, 10-15 kilometrów jak biega człowiek. Pomyślałem sobie, że takie sztywne buty, te wojskowe, że to może niezbyt dobre dla stopy, nie? Bo to tak bardzo dobre. Ogranicza ruch. Tak, nie jest dobre. Nie jest trochę dobre. Jak obcasy dla kobiety. Tak. No bardzo usztywniają ten ruch, jest nienaturalny i później są różne następstwa, tak. Nie? Tak, tak. No i właśnie, no i to skończyło się tym, że mam zapalenie tych i najlepsze jest to, że w jednej i w drugiej nodze. Dlatego na razie odwlekam ten WF, chociaż można też zaliczać pływanie. Nie trzeba biegać, można pływanie zaliczyć. Więc jeżeli będzie trzeba, to pójdę na pływanie. Dużo pływaliśmy, jak trenowałem kajaki, dużo pływaliśmy w basenie, więc nie będzie problemu z tym. Ogarniasz. Jasne, że tak. Powiedz, Tomek, jak wyglądały treningi takie kajakarskie w Kanadyjkach? Jak wygląda w ogóle plan dnia takiego sportowca? Plan dnia wygląda tak, jeżeli jak trenowaliśmy tutaj na miejscu w Poznaniu, to wyglądało to tak, że 7:30 pierwszy trening. Na czczo? Nie, no ja kiedyś... Nie dałbyś rady. Kiedyś ja chodziłem na czczo, ale... Bo ja lubię pierwszy trening zrobić z rana na czczo. Ale ja robię 30 minut, wiesz. Ja owsiankę, także owsiankę z wodą, bo ja tak... Z mlekiem nie najlepiej się czułeś. Czy wiesz co, ja mam... Ja mam nietolerancję na laktozę. No, wiem o co chodzi. No i dlatego i wolałem, znaczy tak jakoś mi łatwiej, bo z wodą, znaczy z mlekiem za dużo zabawy od rana, no, a z wodą no, po prostu no. Gorąca woda zalewasz i nawet jadąc samochodem nie, to świetnie wcinałem owsiankę, do tego białko, łyżeczka miodu wymieszane i jechałem i wcinałem owsiankę. Wiadomo, jakieś tam grubsze, lepsze śniadanie był po treningu. Chwila na regenerację, czy jakaś tam szybka drzemka, jak to my mówimy, pół godzinki dla słoninki. na tak zwane zawiązanie słoninki. Tak. No i po południu około 15-16 drugi trening. No i potem czas dla siebie, regeneracja. No ja zazwyczaj do domu wracałem. Treningi dwa dziennie, po ile? Od 2 do 3 godzin. Czyli dobry etat w pracy, no jest. Można powiedzieć. Jest, bo jak jeszcze weźmiesz przygotowanie, odniesienie sprzętu... Jeszcze jak weźmiesz regenerację, a my żeśmy do tego stopnia tak sobie to fajnie rozwinęli, też dzięki trenerowi, bo ma takie możliwości, kupił komorę tlenową. Wow! A teraz dużo o tym słyszę, że to naprawdę ja powiem ci, że wpływa na regenerację. Ja zacząłem korzystać z komory tlenowej, będąc w Chinach. O proszę. Tak, miałem taką możliwość, trenowałem właśnie i potem wchodziłem do komory tlenowej. Podobno wszystko się szybciej goi. To prawda. Lepiej się śpi. To prawda. No, jest to generalnie przez komisję dopingową nazywane jako naturalne EPO. Mhm. I chcą czyli nawet tego zabronić. Enhancement, coś tam. Tak, tak. Chodzi tak. O to, że wzmacniające wytrzymałość. Dokładnie tak. I co komisja nawet zastanawia się, żeby tego zabronić. Mhm. Bo, no ale dlaczego? No, tylko no, jak to sprawdzić? No właśnie, jak to sprawdzić? No. Masz więcej tlenu w komórkach? Nie wiem, jakby to zmierzyć. Nie wiem, ale powiem ci, że fajnie, bo fajnie się regenerowało. Ja tam generalnie robiłem drzemki, więc czasami między treningami wchodziłem po południu. No to taką godzinkę drzemki sobie zrobiłem. Tak, zrobiłem sobie godzinkę drzemki, muzykę relaksacyjną na słuchawkach i spałem. Albo oglądałem jakiś jeden odcinek serialu, żeby szybciej zleciał czas. My akurat mieliśmy taką tą gumową, czyli wszędzie mogła z nami jeździć. I była z nami w Portugalii, we Włoszech, wszędzie z nami jeździła. Ta komora? Tak, ta komora. No mówię, ja dlatego trener kupił tą komorę, bo ja ją miałem w Chinach. Chińczycy nie korzystali w ogóle z tych komór i to jest absurd dla mnie, bo mając mają, ale nie korzystają. Takie sprzęty, wyobraź sobie, że nawet mają kryokomorę, tą co ci głowa wystaje i oni nawet z tego nie korzystają. To ci mrozi ciało? Tak, no, że mrozi ciało, że szybsza regeneracja, nie? I to jeździło za reprezentacją, to jeździ po całych Chinach.
I oni z tego nie korzystają. Jak są w Chinach. Nie wiadomo, do Europy tego ciężko, to ciężko im przywieźć, bo to samolotem. Ale po Chinach normalnie to tirami jeździło za reprezentacją. Tam, gdzie reprezentacja, tam to wszystko było. No i oni zobaczyli, że ja wchodzę do tej komory. Na początku się śmiali z tego. Ale jak zobaczyli, co się dzieje na treningach, co ty wołasz? To bardzo szybko zmienili zdanie, zaczęli również wchodzić, więc ja musiałem się wbijać między nich, żeby wchodzić do komory tlenowej w Chinach. No, wtedy powiem szczerze... Nagle stwierdzili, że jednak będą korzystać. Tak, no i efekt utrzymuje się do 3 miesięcy, nie? Długo trzeba wchodzić, bo to jest około 40 wejść po godzinę, czyli to też trzeba powchodzić trochę. A taki raz przyjść na tydzień to nie wystarczy? Nie. Nic to nie da? Nie, raczej nie. O, bo są takie miejsca już w dużych miastach w Polsce, gdzie można, w Poznaniu też chyba jest. No, bo teraz wystawił się, ktoś się wystawił w Poznaniu na Pucharze Świata. No, tylko czy to ma sens w takim razie, skoro byś przychodził raz na tydzień? Musiałbyś tam dosłownie właśnie, zamieszkać. To jest droga zabawa, bo chyba jedno wejście 150-200 zł. No, a jedno nic nie daje, tak? To po 16 razach dopiero czujesz coś. Znaczy ja tak przeczytałem, że naukowo udowodnione, że pierwsze efekty po 16 wejściach. Mm. Nie? No to już jakby nie patrzeć, czy 200 musisz wydać na dzień dobry, żeby czuć pierwsze efekty. A znowu, no jeżeli trenujesz, taka komora około 40 tysięcy kosztuje. Nowa. Więc... I teraz nawet dzwonią, czy nie chcesz wziąć w leasing. Także można wziąć, to powiem ci szczerze, bo ostatnio miałem taki telefon, zastanawiałem się, żeby w domu taką komorę sobie zamontować, bo to nawet dla takiego codziennego funkcjonowania by było fajne. No, ma to sens. Ja nawet powiem ci, że przechodziłem COVID-a bezobjawowo, bo wchodziłem do komory tlenowej i nawet nie czułem tak, że na treningach mnie przytyka, ale generalnie przeszedłem bezobjawowo COVID-a. Dowiedziałem się dopiero w Warszawie, jak mieliśmy badania na przeciwciała, że mam bardzo dużo przeciwciał. Okay. I to też przez przypadek, bo zadzwoniłem do lekarza, mówię, kurczę, słuchaj, Krzesimir, mieliśmy badania na przeciwciała, weź tam spójrz w wyniki, czy ja miałem COVID-a, czy nie COVID-a, mówię, bo nikt nam nic nawet nas nie poinformował. No i wtedy wyszło, że tak, jestem po COVID-zie. Powiedz twoim zdaniem, tak z perspektywy lat, klucz sukcesu w kajakarstwie? Ciężka praca. Ciężka praca. To z raz charakter, trzeba mieć bardzo silny charakter, bo moja kariera, droga do sukcesów nie była usłana różami, bo jakby się zagłębić bardziej i wrzucić w Google i wygooglować mnie, to można znaleźć ciekawe zresztą artykuły, tak mi się wydaje, tak słyszałem. Wzloty i upadki. Wzloty i upadki, czy Dzień Dobry TVN, czy ten, no tam było dosyć dużo tego, więc na pewno silny charakter, upór i ciężka praca. A z depresją jak się uporałeś? Dzięki właśnie psycholog, dzięki Magdzie. Bardzo dużo mi pomogła, dużo przegadaliśmy. Ile to trwało? Oj, dosyć. Kilka lat? Nie, do tego stopnia się to nie rozwinęło. To kilka ładnych miesięcy się rozwijało. Wiesz, problem jest taki, że większość ludzi, jak ma depresję, to idzie do psychiatry i dostaje leki, a taką osłoną prawdziwą i działaniem na powodzie, na przyczynach jest psycholog, psychoterapeuta, nie? No właśnie, no dlatego Magda szybko to zdiagnozowała. Ja powiedziałem zresztą, że czuję, że takie coś mam i po jednej, dwóch sesjach Magda mówi, faktycznie masz takie objawy i musimy zacząć z tym walczyć. No i pomogła mi. A ja to tak nagle, powiem szczerze, na jednej z eliminacji. Ja zawsze byłem takim zawodnikiem, który dużo brał do siebie. Jak mi nie poszło, to bardzo to przeżywałem. I pękłem po prostu. W tym 2000, to było w 2018 roku. Pękłem po jednym ze startów na eliminacjach i otworzyłem się przed trenerem. Poleciały łzy, no, aż tak. Bo jestem płaczliwy, potrafię. Poleciały łzy i powiedziałem trenerowi, że po prostu nie czuję już przyjemności z tego i czuję, że to nie jest to, że ja przychodzę na te treningi, ja stoję i czasami zastanawiam się, co ja tu robię. I co? I trener mówi, ten twardy trener wykazał się jednak zrozumieniem? Znaczy trener, powiem ci tak, trener zgrywa twardziela. Trener zgrywa twardziela.
jest, a w głębi duszy ma bardzo takie, wie, takie dobre serce i mówię, no z zewnątrz wygląda na twardziela, zgrywa twardziela, ale w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. I trener zresztą też bardzo przeżywa niektóre rzeczy, ale on, mówię, nigdy nam tego nie chciał pokazać. No i w sumie też stwierdził, mówi, słuchaj, odpocznij, daj sobie luz, idź do psychologa i po prostu zacznij z tym pracować, nie? Mega. No, także, no. Mimo tego, że jest twardy, ale gdzieś tam, wiesz, zawsze jest ta nutka taka, że go to sobie zdradza, że jednak nie do końca jest tak, jak mówisz, że to było. Ale nie, dużo pomógł, dużo mnie nauczył. Zresztą traktuję go jak swojego drugiego ojca, bo kurczę, przez 22 lata kariery był prawie 16-17 lat był ze mną. Gdzie więcej, 18 albo, no. Tomek, jest tak, że ze mną tutaj, że nie wiem, w którym momencie powiedzieć, że to już... Ja mogę to rozmawiać dłużej, długo, naprawdę. Dobrze, że mówiliśmy i o tej sile, ale też o sile wrażliwości. Myślę, że jak wielu mężczyzn w Polsce to usłyszy, to że stopniowo to będzie coś zmieniało i że można być silnym, a jednocześnie mówić o uczuciach i że w tym jest nawet nie tyle siła, co moc. I za to tak, ci dziękuję. Znaczy... Facet powinien zresztą mówić. No też jest człowiekiem. No, my nie jesteśmy maszynami. Bez przyczyny to właśnie, wiesz, mężczyźni najgorzej kończą, jeśli chodzi o depresję, bo się nikomu z tak, tym nie dzielą. Tak, no mam przypadki po prostu takie, że nie dzielił się, no właśnie. No i skończył się, jak się skończyło, nie? A mógłby dzisiaj być z nami tu. Może no, nie tu, ale z nami będąc na świecie, nie? Jasne, Tomek. Tomek, powodzenia we wszystkim, co będziesz robił. Fajnie, że z sercem i że z zaangażowaniem. Dzięki. I to była przyjemność gościć ciebie tutaj w Spektrum by Sportofino. Mi również było. Bardzo miło. Oglądajcie nas co wtorek, zasubskrybujcie tutaj na YouTubie, włączcie przypomnienia i też słuchajcie nas na Spotify'u. Tomek Kaczor był dzisiaj moim gościem, a tutaj zawsze dużo pasji, ale i sportu, i podróży. To wszystko. Zapraszam. Dzięki. Dzięki. Subskrybuj kanał Spektrum by Sportofino. Zajrzyj na sportofino.com.